Ron, wydyszał Harry, podchodząc na palcach do okna i otwierając je, żeby mogli porozmawiać przez kraty. Ron, jak ci się udało? Co to? Rozdziawił usta, bo to, co zobaczył, zupełnie go zatkało. Ron wychylał się z tylnego okna starego turkusowego samochodu, zaparkowanego w powietrzu. Z przednich siedzeń szczerzyli do niego zęby Fred i George, dwaj bracia bliźniacy Rona. Nic ci nie jest, Harry? Co się dzieje? Harry, zapytał Ron, dlaczego nie odpowiadałaś na moje listy? Zapraszałam cię ze 20 razy, a potem ojciec wrócił do domu i powiedział, że dostałeś oficjalne ostrzeżenie za użycie czarów w obecności Mugoli.